wspaniałe, organizowane przez organizatorów tej imprezy konferencje prasowe. Potem afterparty, bo tego się nie zapomina. Chociaż nie wszyscy pewnie pamiętają afterparty. Natomiast było to fajne. Dziennikarze dostawali pakiet informacyjny, foldery reklamowe, wszelkie informacje dotyczące pikniku. Warto by chyba do tego było wrócić. Natomiast pamiętam też atmosferę i chyba wielu ludzi to pamięta właśnie najbardziej. Bo często mówią, a piknik to już nie to samo, kiedyś to tutaj było mnóstwo fajnych ludzi, fajnie się tu bawiło. Ja myślę, że oni nie tęsknią za tym starym piknikiem, tylko za młodością, która przeminęła i która już niestety nie wróci. I ja mam tak samo, tęsknię za tym, co tutaj było i co tutaj się działo. Dziś jest pięknie, wspaniale, cudownie, jest piknik ucywilizowany, jest unowocześniony. To wszystko jest naprawdę robione fajnie z głową. W wielu miejscach toczą się koncerty i jest naprawdę atmosfera taka jak przed laty. No tylko my się trochę chyba zmieniamy. Pamiętam, że jak przyjechałam tu pierwszy raz, to trochę nie wiedziałam się czego się spodziewać, bo jest bardzo dużo różnych stereotypów wokół Mrągowa i nie wiedziałam, jak ludzie przyjmą moją muzykę, która nie jest tak naprawdę taka klasyczna, kantrowa. Ale za każdym razem przyjeżdżam tutaj z ogromną przyjemnością, zawsze bawię się doskonale, więc tym razem liczę na to samo. Nie wiem, czy mam jakieś takie wspomnienie, które mogły być jakąś anegdotą, ale za każdym razem, jak wychodziłam na scenę amfiteatru, to robiło totalnie robotę. W sensie to jest naprawdę jakieś, nie wiem, polskie Red Rocks i czułam tę siłę publiczności i naprawdę wiedziałam, że jestem we właściwym miejscu.